Dzisiaj chcę podzielić się słowem, którym dzieliłem się na ostatnim Młodzieżowym, dlatego przepraszam wszystkich tych, którzy byli na Młodzieżowym. Dzisiaj usłyszą je po raz drugi. Chciałbym dzielić się kilkoma myślami, które zrodziły się, kiedy czytałem, studiowałem pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział. W pierwszej kolejności chciałbym wyjaśnić w jakich okolicznościach ten list był pisany i o czym pisał jego autor, kim był autor. Także na początku, na wstępie kilka takich kwestii historycznych wyjaśniających genezę tego listu. Ten list był pisany w 60 roku, gdzieś około, tak się datuje, 60 roku naszej ery po Chrystusie. Autorem jest Piotr, którego doskonale znamy z Ewangelii. Piotr pisze do wychodźców. Czytamy o tym wprost, bo tak się do nich zwraca, nazywa ich wychodźcami, adresatów swojego listu nazywa adresatów, czyli do chrześcijan, którzy są rozsiani po ówczesnym, szerokim świecie i różne krainy tutaj są wymienione w, zaraz na wstępie, w tym pierwszym liście. To jest y, gdzieś tam, to są okolice Azji, Bliskiego Wschodu. Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców rozproszonych w Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bityni, wybranych według uprzedniej wiedzy Boga Ojca przez uświęcenie ducha dla posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój niech się Wam pomnożą. A więc y, apostoł Piotr zwraca się do tych ludzi. Bibliści twierdzą, bibliści przypuszczają, i myślę, że też tak mogło, mo, tak mogło być, po prostu, że apostoł pisze do ludzi, którym zwiastował Ewangelię w Jerozolimie, kiedy w Dzień Zielonych Świąt stanął, kiedy zgromadzeni wokół niego byli ludzie zdziwieni tym, co widzą, co słyszą, a słyszeli, jak uczniowie Pana Jezusa zgromadzeni w Jerozolimie mówią językami, Ludzi, poszczególnych pielgrzymów, żydów pielgrzymujących do Jerozolimy, którzy przybyli tam, żeby świętować, żeby obchodzić święto. Także być może, że ten list również jest kierowany i być może dotarł do tych ludzi, którzy około 30, około 20, kilku lat wcześniej usłyszeli Ewangelię, uwierzyli, a teraz rozsiani po tamtym świecie. Po tych krainach, o których pisze Piotr, um, praktykują swoją wiarę, wierzą, wyznają Jezusa w swoim życiu. No właśnie, i w związku z tym, że wyznają Jezusa w swoim życiu, spotykają się z różnego rodzaju problemami, ale to nie są problemy niezwiązane z wiarą problemy dotyczące może jakiejś tam kwestii rodzinnych, może e, chorób, może. Braku pracy, są to problemy związane z prześladowaniami, prześladowaniami nakierowanymi przeciwko ludziom, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. Jest rok 60. kochani, czyli 61, 62, zaczyna się prześladowanie. Ludziom, którzy, ówczesnym ludziom żyjącym w tamtym czasie, w, tamtych, w tamtym. W tamtych rejonach nie podoba się, że oto jest grupa ludzi. Są ludzie, którzy nie uczestniczą w zabawach, w rozpustach, w różnego rodzaju grzesznych praktykach, niemoralności, w pijaństwie, w różnych takich cielesnych rzeczach. Nie podoba im się to i zaczyna im to przeszkadzać. I kierują swoją złość, prześladowanie właśnie na chrześcijan, którzy. Nie biorą w tym udziału. To jeszcze nie był czas takiego prześladowania, nazwijmy to, państwowego, zinstytucjonalizowanego, kiedy władza wydaje jakieś dekrety, nakazy i prześladuje chrześcijan, wydaje te nakazy przeciwko chrześcijanom. Te prześladowania, owszem, nastały i to, jak wynika z tej daty, takiej szacowanej daty napisania tego listu, te prześladowania, już takie zinstytucjonalizowane, państwowe, przyszły około roku, dwóch, trzech lat później. Bo w 1963 roku bodajże doszło do spalenia Rzymu przez Nerona. Później, w 1965? Coś, coś około tego 64-65 rok doszło do spalenia Rzymu przez Nerona do podpalenia i Neron jak wiecie z powieści Kwowady zwalił winę na chrześcijan i od tej pory chrześcijanie zmagali się z dużym prześladowaniem Ciekawe jest to, że Pan Bóg też miał to na uwadze, że dojdzie do takiej sytuacji, kiedy władza obróci się przeciwko chrześcijanom. W pełnej nienawiści, w krwi i mordu, bo z chrześcijanami działy się straszliwe, straszliwe rzeczy na arenach rzymskich, między innymi. I pan Jezus tak przygotował chrześcijan, przygotował ludzi na to wydarzenie, że oto apostoł Piotr jest pobudzony do napisania listu do. Chrześcijan, którzy już rozpoczynają swoje cierpienia, którzy zmagają się z różnego rodzaju niedogodnościami z uwagi na to, że wyznają Jezusa Chrystusa. Autorem jest Piotr. Piotra doskonale znamy, jak powiedziałem z Ewangelii. To jest ten człowiek, który został powołany przez Pana Jezusa, który na jego słowa skonfrontowany z jego słowem, rzucił wszystko, zostawił swój biznes, zostawił swój majątek. I ruszył za Panem Jezusem. To jest człowiek, który przez lata, też przez te trzy lata, kiedy podążał za Panem Jezusem Chrystusem, popełniał wiele błędów. To jest człowiek, który u schyłku tego okresu uczniostwa w. W bliskiej relacji, w bliskiej społeczności z Panem Jezusem Chrystusem, zapiera się go, mówi, że go nie zna. Kiedy inni go pytają: Czy zna tego człowieka w obliczu zagrożenia? Piotr mówi: Ja go nie znam i to robi, powtarza to trzy razy. Ale Piotr jest człowiekiem, który po tym wszystkim, kiedy gdzieś zaparł się od Pana Jezusa, powrócił do łowienia ryb, do swojego, można powiedzieć, starego życia zawodowego. Ale to jest też człowiek, który Ponownie spotkał się z Jezusem na brzegu jeziora Galilejskiego. To jest człowiek, który od tej pory już nie zostawił Jezusa i poświęca swoje życie na głoszenie Ewangelii, na czynieniu uczniami, ale też na umacnianiu chrześcijan, na umacnianiu swoich braci i swoich sióstr w pielgrzymowaniu za Panem Jezusem. Piotr jest usyłku swojego życia. Z tego, co wyczytałem, to, to były już ostatnie w zasadzie momenty jego życia, bo również i Piotr w wyniku tego prześladowania odda swoje życie, które nastąpi później, odda swoje życie za Chrystusa. Jak wiecie, tradycja kościoła mówi, tradycja chrześcijańska mówi, że zostanie ukrzyżowany głową do góry na swoje własne żądanie. Przepraszam, głową do dołu na swoje żądanie. Będzie mówił, że nie jest godny umrzeć tak jak jego mistrz, tak jak Pan Jezus Chrystus. Kiedy tak poświęcam chwilę czasu na to, żeby zastanowić się, kto jest autorem, żeby poznać okoliczności związane z życiem Piotra, z, z, z takim rozmyślaniem nad tym, od kiedy stał się chrześcijaninem, naśladowcą Chrystusa, jak wyglądało jego pielgrzymowanie, za Panem Jezusem, jak wyglądał jego rozwój duchowy, to widzę w tym liście, widzę człowieka, który jest już doświadczony przez życie, który owszem miał słabsze momenty, ale w pewnym momencie poszedł za Chrystusem całym swoim życiem i oddał na służbę Jemu całe swoje życie. Widzę człowieka, który być może, czytamy z Bożego Słowa, że mierzył się z różnego rodzaju problemami, doświadczeniami, w swojej służbie, z ludźmi i w żadnym miejscu jego listów pisanych pod koniec życia nie widzę narzekania, nie widzę jakiegoś, jakich, czynienia wyrzutów, nie widzę smutku, jakiejkolwiek skargi, ale widzę człowieka oddanego panu Jezusowi Chrystusowi. I dlatego, kochani, z tym większą radością i z tym większym skupieniem mogę czytać, wczytywać się w te słowa. I zastanawiać się nad tym, co Piotr chciał przekazać chrześcijanom w swoim liście. Takiego człowieka chce się słuchać. Co jeszcze istotne, co zauważyłem, ten list jest skierowany do ludzi, którzy nigdy nie widzieli pana Jezusa. Bo w ósmym wersecie pierwszego rozdziału pisze tak: A choć go nie widzieliście, miłujecie, i w niego, choć teraz go nie widzicie, wierzycie i cieszycie się radością niewysłowioną i pełną chwały. Także mamy coś z nimi wspólnego, mamy coś wspólnego z adresatami. Może nie przechodzimy cierpień jeszcze z uwagi na wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, może gdzieś tam o te cierpienia się otarliśmy, być może gdzieś tam ktoś się z nas w szkole śmiał, szydził z nas, może sąsiedzi są na nas źli i niedobrze nas traktują, gdzieś tam nas wyśmiewają, ale nie doświadczyliśmy... Cierpień takich fizycznych, nikt nam nie zabrał majątku, nikt nie skrzywdził naszych bliskich w taki no, dotykający, mocny sposób. Natomiast mamy coś wspólnego, a mianowicie tak jak ci ludzie, rozsiani chrześcijanie po tamtym świecie, nie widzieliśmy pana Jezusa, nie usłyszeliśmy osobiście jego słów, nie dotykaliśmy go, ale uwierzyliśmy. Kochani, tym wstępem chciałbym. Chciałbym, czy po tym wstępie, chciałbym przejść już do, do sedna tego, o czym chciałbym dzisiaj się z Wami dzielić. I mam nadzieję, że dzisiaj to, co powiem, będzie dla Was zachęcające, bo chciałbym mówić o czterech sprawach: o miłosierdziu, o dziedzictwie, o ochronie i radości. I teraz już pozwólcie, że przeczytam pierwszych dziewięć wersetów pierwszego rozdziału pierwszego listu Piotra do. pierwszego listu Piotra. Piotr Apostoł Jezusa Chrystusa do wychodźców rozproszonych w poncie Galacji, Kapadocji, Azji i Bityni, wybranych według uprzedniej wiedzy Boga, Ojca, przez uświęcenie ducha dla posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój niech się wam pomnożą. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według swego wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo do żywej nadziei przez wskrzeszenie Jezusa Chrystusa z martwych do dziedzictwa niezniszczalnego i nieskalanego i niewiędnącego, zachowanego w niebie dla was, którzy jesteście strzeżeni mocą Boga przez wiarę ku zbawieniu przygotowanemu do objawienia się w czasie ostatecznym. Z tego się radujcie, choć teraz na krótko, jeśli trzeba, zasmuceni jesteście z powodu rozmaitych prób, aby doświadczenie waszej wiary, o wiele cenniejszej od zniszczalnego złota, które jednak próbuje się w ogniu, okazało się ku chwale, Czci i sławie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. A choć Go nie widzieliście, miłujecie i w Niego, choć teraz Go nie widzicie, wierzycie i cieszycie się radością niewysłowioną i pełną chwały. Otrzymując koniec Waszej wiary, zbawienie dusz. I pierwszą rzeczą, jaką chciałbym przypomnieć nam wszystkim dzisiaj na tym miejscu i którą ch chciałbym Was zachęcić, jest to, że Poznanie Pana Jezusa, nawiązanie relacji z Nim jest owocem wielkiego miłosierdzia samego Pana Jezusa. To, że każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, tak myślę, że każdy z nas, kto oddał swoje życie Panu Jezusowi, mógł uczynić to i mógł dojść do Jego poznania dzięki Jego wielkiemu miłosierdziu. O tym czytamy. W trzecim i w czwartym wersecie. Czy zdaję sobie z tego sprawę i czy to doceniam? Czy ta prawda mówiąca o wielkim Bożym Miłosierdziu bo przecież wokół nas żyje tak wielu ludzi, którzy jeszcze nie pojednali się z Nim czy ta prawda dotyka mojego życia? Czy ta prawda zmienia moje życie? Czy ta prawda zmienia mój sposób myślenia o miejscu, w którym się znajduję? O rzeczach, z którymi się zmagam na każdy dzień. Czy ta prawda podnosi mnie w chwilach trudnych? bo nawet jeżeli w moim i Twoim życiu brakuje nam wiele różnych rzeczy, bo nie wszyscy są miliarderami i chwała Panu Bogu za to, ale jeżeli brakuje Ci czegoś, o tym też mówiłem na początku, jeżeli zmagasz się z czymś, z jakimiś problemami, to chciałbym, żebyś dzisiaj sobie uświadomił, drogi bracie, droga siostro, że masz, że spotkało Cię wielkie miłosierdzie samego Pana Boga. Kochani, to, co oferuje Pan Bóg, tak sobie tutaj zaznaczyłem, jak myślałem nad tym fragmentem, to jest jedna z najpiękniejszych i nie ma najpiękniejszej, że, najpiękniejszej rzeczy od tego. Jest to najbardziej wartościowa i cenna rzecz, jaką On nam dał. I zbawienie, które jest gwarantowane w Panu Jezusie Chrystusie dzięki wierze w dzieło, które dokonało się na Krzyża, oferowane jest każdemu człowiekowi. Jest to, tak jak mówię, najlepsza oferta w dziejach świata i lepszej oferty, tą pewność możemy mieć, już nie, be, nie będzie. I chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się temu e, z takich dwóch punktów widzenia, dwa spojrzenia na tą najlepszą, najwspanialszą, najbardziej wartościową ofertę w dziejach ludzkości, w dziejach świata. Z punktu widzenia ludzi, którzy jeszcze Pana Jezusa nie poznali, nie oddali mu swojego życia, nie zaufali mu szczerze dla których on nie stał się przebaczeniem ich grzechów i z punktu widzenia chrześcijan. I jeśli mu, mówiłbym o tej ofercie z punktu widzenia ludzi, którzy jeszcze Pana Jezusa nie poznali, to zaznaczałbym to, że warto zapoznać się z tą ofertą i zachęcałbym ludzi, którzy jeszcze swojego życia Bogu nie oddali Panu Jezusowi do tego, żeby Rozważyli tą, taką, tą ofertę. Wiecie, w naszym codziennym życiu spotykamy się z wieloma różnymi ofertami, i w zasadzie jesteśmy bombardowani różnego rodzaju reklamami, zawierającymi zachętę do tego, żeby coś kupić, żeby coś zrobić, żeby gdzieś pojechać. I tak samo Biblia niezmiennie, niezmiennie od tysięcy lat wzywa do tego, żeby człowiek pojednał się z Jezusem Chrystusem. Kochani, jak sobie myślę o osobach, które nie znają Jezusa i które odrzucają Jego Ewangelię, to przychodzi mi na myśl taka stara zasada łacińska, prawnicza, ignorantia juris nocet. Nieznajomość prawa szkodzi. Jakże więcej, jakże wielką szkodę można ponieść, jeżeli zlekceważymy ofertę Pana Jezusa Chrystusa. I każdy człowiek powinien sobie to uświadomić. I dlatego, że ta oferta jest najważniejsza, a skutki jej nieprzyjęcia, skutki jej odrzucenia są... Katastrofalne dla człowieka, bo skutkiem odrzucenia oferty, jaką, jaką daje Pan Jezus, jest śmierć na wieki. Pan Jezus powiedział kiedyś, chodząc po ziemi: Albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Wiecie, jak myślę o tych ludziach, którzy śmieją się z Ewangelii, którzy nie chcą jej nawet słuchać, którzy odrzucają nas, kiedy byliśmy. Niedawno na ulicach Czechowic, wręczając Ewangelię, z wieloma ludźmi mogliśmy rozmawiać, czy mogliśmy widzieć, jak przyjmują Ewangelię, ale też wiele ludzi odrzucało od razu, nie chciało nawet widzieć, nie chciało słyszeć. Myślę, że też ci, którzy zwiastują Chrystusa, którzy dzielą się swoją wiarą na co dzień z innymi ludźmi, też tego doświadczają. Jest wielu ludzi, którzy się z tego śmieją, którzy są na to źli, którzy. A wręcz przeklinają na, na Pana Boga, i nie chcą się zapoznawać z tym, co On oferuje. Muszą mieć świadomość, i, i my też tą świadomość musimy mieć, że odrzucenie tej oferty, niezbadanie nawet tej oferty, niezapoznanie się z tą ofertą może powodować i na pewno spowoduje wieczną śmierć człowieka. Z punktu widzenia chrześcijan jeśli mówimy o ofercie, to przypominam sobie słowa Pana Jezusa, jak odchodził z tej ziemi i powiedział, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Idźcie, parafrazując, idźcie na cały świat i przedstawiajcie każdemu człowiekowi tą ofertę, którą ja zostawiłem. I to jest wezwanie do nas, to jest wezwanie do każdego, do każdej osoby, która swoje życie oddała Panu Jezusowi Chrystusowi, żeby iść bo każdy z nas, każdy uczeń Jezusa Chrystusa jest odpowiedzialny za to, żeby tą ofertę przedstawiać innym ludziom. Nie jest ważne to, w jaki sposób ludzie to przyjmują. Dla Ciebie istotne jest to, bo Ty zostałeś wezwany. Ty i ja zostaliśmy wezwani do tego, żeby tą ofertę, ofertę Ewangelii, zanieść wszystkim ludziom. Kiedyś uczniowie przyszli do Pana Jezusa. Kiedy siedział na Górze Oliwnej i zapytali go, kiedy nastąpi koniec świata? Jakie będą znaki Twojego powtórnego przyjścia? I Pan Jezus wówczas im powiedział o wojnach: wymienił wojny, głód, trzęsienia ziemi, rozruchy, zamieszki. Mówił o fałszywych prorokach, o prześladowaniach ze względu na wiarę w pana Jezusa, w to, co on uczynił, w to, o czym mówił. I powiedział również jeszcze jedną rzecz. A ta Ewangelia, czytamy o tym w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale 14 wersecie, a ta Ewangelia królestwa, ta oferta, która decyduje o życiu i śmierci człowieka, będzie głoszona po całym świecie na świadectwo wszystkim narodom i wtedy przyjdzie koniec. Kochani, pamiętajmy o tym, że spotkało Ciebie i mnie wielkie miłosierdzie. Według swego wielkiego miłosierdzia zrodził nas, zrodził Ciebie i mnie. Pamiętajmy o tym, co nas spotkało, jak wielka miłość, jak wielkie miłosierdzie. I pamiętajmy o tym, że jesteśmy wezwani, żeby tym miłosierdziem dzielić się z innymi, żeby informacje o tym, żeby ofertę Pana Jezusa Chrystusa przekazywać innym. To jest nasza odpowiedzialność. To po pierwsze powinna być nasza radość, nasza duma coś, co świadczy o naszej wartości. Coś, co podnosi bardzo wysoko naszą wartość i to jest coś, co powinno nas mobilizować do tego, żeby ofertę tą zanieść innym ludziom. W czwartym wersecie czytaliśmy i możemy czytać, że. Zostaliśmy powołani do dziedzictwa niezniszczalnego i nieskalanego i niewędnącego zachowanego w niebie dla was. I właśnie tutaj Piotr wspomina o tym, co czeka nas z uwagi na to, że zaufaliśmy Chrystusowi, z uwagi na to, że spotkaliśmy się z tym wielkim miłosierdziem. Kochani, w ciągu naszego życia, w ciągu naszego codziennego, naszej codziennej gonitwy, biegania ulatuje nam często ta myśl, tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że jesteśmy przeznaczeni do wielkich rzeczy, że zostaliśmy zbawieni, że oczekujemy na przyjście naszego Pana Jezusa. Jesteśmy pochłonięci różnego rodzaju zadaniami do realizacji, mierzymy się z różnego, problemami, różnego rodzaju problemami i to może przysłaniać nam tą informację. Piotr pisał do ludzi, którzy w swoim życiu. Tak, jak już powiedziałem, mierzyli się z cierpieniami, realnymi cierpieniami za wiarę w Jezusa Chrystusa. Co, jakie pytania zadaje sobie człowiek, kiedy cierpi? Zadaje sobie pytania, dlaczego cierpi, co jest powodem tego cierpienia, co jest przyczyną i zadaje sobie pytanie, czy warto cierpieć, czy warto się zmagać, czy to ma sens. I dlatego myślę, że Piotr pisze do tych chrześcijan o dziedzictwie. Przypomina im o tym, co mają ci, którzy uwierzyli Panu Jezusowi Chrystusowi. I ja chciałbym wam dzisiaj też przypomnieć. To jest ta druga rzecz. Pierwsza to miłosierdzie, druga to dziedzictwo, kochani. Każdy z nas, ty i ja, mamy dziedzictwo w niebie. Czym charakteryzuje się to dziedzictwo? Apostoł Piotr mówi o dziedzictwie niezniszczalnym, nieskalanym i niewiędnącym. Niezniszczalne. Nikt nie spowoduje, nikt i nic nie spowoduje, że to dziedzictwo zostanie zniszczone. Ono nie przeminie, ono będzie trwało. I będzie czekało na ciebie i mnie, na powtórne przyjście Pana Jezusa, kiedy, jeżeli dożyjemy, jeżeli nie dożyjemy, to również przy powtórnym przyjściu będziemy, yy, będziemy mieli udział w zbawieniu. Na to czekamy. Nikt, żadna inflacja, żadne wojny, żadne zmieniające się prawo, rządy, opcje polityczne nie zmienią tego. Nie stracimy tego. To jest niezniszczalne dziedzictwo. Jest to dziedzictwo czyste, doskonałe, bez żadnej skazy. Jest to coś świętego, co podoba się Bogu, ale jeżeli coś podoba się Bogu, to tym bardziej może podobać się ludziom. Z tego, jak powiada Boże Słowo w innym miejscu, czego oko nie widziało i czego... Ucho nie słyszało, to przygotował Pan Bóg tym, którzy mu zaufali, którzy w, jego, w niego uwierzyli. I jest to również dziedzictwo niewiędnące. Ono nigdy nie straci swojej świeżości i atrakcyjności dla człowieka. Zauważmy, że te słowa były pisane około 2000 lat, no mniej niż 2000 lat temu. Jak wiele różnych koncepcji, jak wiele różnych ludzi, którzy powstawali i mówili: Nie ma Boga, nie ma zbawienia, to są bzdury. Jak wiele różnych koncepcji dotyczących rzeczy stających w opozycji do, do tego, co Pan Bóg tutaj w swoim Słowie mówi, a mimo tego ta księga jest najbardziej poczytną księgą w dziejach ludzkości. Ludzie, tak jak już Bolesław nam mówił, są gotowi poświęcić życie za, za, za to, co jest tutaj napisane, za to zbawienie, które zostało im darowane w Panu Jezusie Chrystusie. Przesłanie to nigdy nie zwiędnie. Ono zawsze będzie trwać. I ta informacja o zbawieniu, to, to dziedzictwo jest niewiędnące, jak mówi Boże Słowo. A więc pamiętaj o swoim dziedzictwie w Jezusie i o tym, czym ono się charakteryzuje. Pocieszaj się tym, zachęcaj się tym. Kochani, w piątym wersecie czytamy. Którzy jesteście strzeżeni mocą Boga, przez wiarę ku zbawieniu, przygotowanemu do objawienia się w czasie <laughs> ostatecznym. Kiedy tak czytałem ten fragment, już wielokrotnie go czytałem, ale uderzyło mnie to, że dzięki ofierze Pana Jezusa Chrystusa, dzięki temu, że Ty i ja uwierzyliśmy Panu Jezusowi Chrystusowi, jesteśmy strzeżeni przez samego Boga. Jest wiele różnych firm ochroniarskich. Ale w tym przypadku Boże Słowo mówi nam, że jesteśmy chronieni przez samego Boga. Wyobraź sobie, uświadom sobie dzisiaj, jesteś chroniony przez samego Boga. Być może Twoja wiara jest atakowana z różnych stron, być może diabeł wysyła różne pociski złego, sieje wątpliwości, dotyka się Twojego życia w różny sposób, a z tego fragmentu wynika, że wiara. Człowieka, Twoja wiara w zbawienie, które jest zagwarantowane w Jezusie Chrystusie, powoduje, że sam Pan Bóg, sam Pan Bóg dzięki swojej dobro, dobrotliwej pomocy czuwa nad Tobą, otacza Cię ochroną. Jest to wspaniała wiadomość dla nas. Istnieją zagrożenia, to są te pociski złego, są próby zachwiania naszej wiary, wyrwania nam tego, co cenne. Ale sam Pan Bóg. Jak pisze apostoł Piotr, sam Pan Bóg strzeże nas swoją mocą, po to, żeby nasza wiara została zachowana, żebyśmy byli zachowani na dzień przyjścia Pana Jezusa i żebyśmy mogli odziedziczyć to dziedzictwo, o którym przed chwilą mówiłem. A więc po trzecie, pamiętaj, że ze względu na to, że uwierzyłeś Panu Jezusowi, Chrystusowi, towarzyszy ci ochrona samego Pana Boga. Piotr pisze jeszcze o jednym i o tym śpiewaliśmy jedną z naszych pieśni dzisiaj: o radości. Z tego się radujcie, z tego się radujcie, choć teraz na krótko, jeśli trzeba, zasmuceni jesteście z powodu rozmaitych prób. Te wszystkie rzeczy, o których powiedziałem, i takim jest mój dzisiaj cel, żeby was zachęcić, żeby podnieść tych, którzy może są. Uzmęczeni, utrudzeni, może borykają się z różnego rodzaju problemami. Chciałbym, żeby każdy z nas przypomniał sobie, że Boże Słowo, ten fragment mówi nam o tym, że Pan Jezus, Pan Bóg obdarzył nas olbrzymim miłosierdziem, dzięki któremu mogliśmy poznać Pana Jezusa Chrystusa. Że On przeznaczył nas do wspaniałego dziedzictwa. Mamy w Nim wspaniałe dziedzictwo. Coś, co nigdy nam nie umknie, jeżeli będziemy trwać w wierze w Pana Jezusa. Coś, co na nas czeka, czym nie zachwieje żaden czynnik tego świata. To, co teraz wywołuje tyle niepokoi, niepokoju w ludziach, wojna, głód, to wszystko, co prędzej czy później przyjdzie na, na ludzi, bo o tym mówi Boże Słowo i takie są znaki końca tego świata i znaki powtórnego przyjścia świata, to wszystko nie dotknie Twojego dziedzictwa. Świat przeminie, ale Ty otrzymasz dziedzictwo. Po trzecie, ochrona zagwarantowana w samym Bogu. Pan Bóg jest twoim, Twoją ochroną. Pan Bóg jest Twoim ochroniarzem. Idzie z Tobą obok i w tej Twojej wierze w Pana Jezusa Chrystusa wspiera Cię. Czyż to wszystko nie powinno powodować radości w nas? Czy to wszystko nie powinno nas podnosić na duchu? Z tego się radujcie, do tego wzywa Piotr. Z tego się radujcie, mimo że przechodzicie różne problemy, mimo że przechodzicie różne doświadczenia. Podsumowując, kochani, to słowo jest wezwaniem do dwóch grup ludzi. Pierwsza, która właśnie być może jest wierzących, oczywiście, grup ludzi, do tych, którzy być może są zmęczeni życiem, którzy mają może już wszystkiego dość, bo takie momenty są i myślę, że każdy człowiek takie momenty przechodzi w swoim życiu, ja również przechodzę. Przechodziłem, przechodzę i myślę, że będę przechodził, bo, bo życie polega na tym, i życie takie jest, że zmagamy się z różnego rodzaju problemami, ale warto odświeżyć swoje zainteresowanie tym zbawieniem, które mamy w Panu Jezusie, Jego miłosierdziem, dziedzictwem, ochroną, która nam towarzyszy. Wspomnijmy na tych, którzy byli nazwani wychodźcami, którzy gdzieś praktykowali swoją wiarę. Wiernie ufając Chrystusowi, nawet mimo tego, że byli atakowani przez, przez innych ludzi, i którzy już wtedy byli przygotowani na to, żeby oddać swoje życie, być może gdzieś tam, z uwagi na to, że władza zadecydowała tak, a nie inaczej. Druga grupa ludzi, do których chciałbym dzisiaj skierować to zwiastowanie, to ci, którzy być może są takimi, powiedzmy to, w pozytywnym tego słowa znaczeniu królami życia, chwytają się różnych, Aktywności, dobrze im się powodzi, nie mają zmartwień, są wierzący w Chrystusa, ale gdzieś tam angażują się we wszystko, we wszystkie aktywności, są zabiegani. Dobrze jest się zatrzymać i spojrzeć na darowane nam zbawienie. Dobrze jest na chwilę skupić się i zastanowić, jaka jest proporcja między tym, co poświęcam na sprawy doczesne, na sprawy tego świata, które nie są złe, które wszyscy którymi wszyscy powinniśmy się zajmować jak studia, wykształcenie, praca, rodzina, hobby, różnego rodzaju aktywności, ale warto zatrzymać się i spojrzeć na darowane zbawienie na to, co mamy. Zatrzymać się i pomyśleć, czy czasem gdzieś w tych codziennej aktywności nie oddalamy się od tego, co zostało nam darowane. Szukajmy prawdziwego sensu życia. Niech każdy chrześcijanin, niech każdy członek tego zboru, niech każda siostra, każdy brat, którzy swoje życie oddali panu Jezusowi, Chrystusowi, szukajmy prawdziwego sensu życia. A prawdziwy sens jest w tym zbawieniu, które nam dzięki miłosierdziu Boga ofiarował pan Jezus. Pamiętajmy o tej ochronie i o radości. Która powinna się pojawiać w naszym życiu, kiedy to wszystko sobie przypominamy i odświeżamy. Kochani, tym chciałem się dzisiaj podzielić. Powstańmy. Mam nadzieję, że Was zachęciłem, a nawet jeśli Was teraz nie zachęciłem ze względu na Wasze zmęczenie, to wierzę, że jak przyjdziecie, jutro rano się obudzicie i wspomnicie o czym mówił Tymek na nabożeństwie, to poczujecie zachętę, radość i Boże Błogosławieństwo. błogosławieństwo. Spłynie na Was. Dziękujmy Panu Bogu. Jeszcze raz wiem, że już dziękowaliśmy, wiem, że się cieszyliśmy z tego, ogłaszaliśmy to. Dziękujmy jeszcze w krótkich, pojedynczych modlitwach Panu za to, co nam ofiarował. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoje słowo. Dziękuję Ci za to, że mm, kiedy czytam Twoje słowo, kiedy siadam w skupieniu nad Twoim słowem, Panie, Ty przychodzisz i pokazujesz mi rzeczy, których do tej pory nie widziałem. Odświeżasz rzeczy, które, o których być może zapomniałem. Dziękuję Ci, że jesteś Bogiem, który ma z nami relacje, który e, słyszy nasze wołania, który też widzi nasze rozterki, widzi naszą sytuację. Dziękuję Ci, że przychodzisz e, i usługujesz nam, i usługujesz mi. Dziękuję Ci za Twoje Słowo, Panie, które do mnie przemówiło, które przypomniało mi, kim jestem w Tobie, co zostało mi darowane, co mam zagwarantowane w Tobie, Panie. Dziękuję Ci za to wszystko. Uwielbiam Cię i wywyższam. Dziękuję Ci za Twoją przyjaźń, jaka została ofiarowana człowiekowi nie dzięki Jego zasługom, nie dzięki temu, co może zrobić dla Ciebie, ale tylko i wyłącznie z uwagi na to, że jesteś miłosiernym, łaskawym i wiernym Bogiem. Dziękuję Ci za to, Panie. Dziękuję Ci, że to mogło stać się Moim udziałem. Dziękuję Ci, że to mogło stać się udziałem wielu moich braci i sióstr w tym zboże. I na tym opieramy naszą nadzieję i to nas scala, Panie. I to powoduje, że jesteśmy tutaj razem, by tobie służyć. Dziękuję ci za to, panie. I modlę się, aby to słowo było dla nas błogosławieństwem, aby nas podnosiło, aby było dla nas wsparciem i zachętą w codziennym, panie, pielgrzymowaniu za tobą, bez względu na to, co nas spotka. Amen.